Nepal. Państwo w Azji Południowej leży w środkowej części Himalajów. Od południa, wschodu i zachodu graniczy z Indiami, a od północy z Chinami, a dokładnie to z Tybetem. To właśnie w pobliżu tej granicy się wybieramy, a dokładnie to doliny Sagarmata. Cała nasza wyprawa pod Everest zorganizowała agencja wyprawowa Pamir.pl. Zapraszam do relacji naszej podróży do bazy Everestu. Jeszcze w Europie. W Berlinie my siedli do Fligra na drugi etap podróży. 3,5-godzinny lot do Stambułu. Pierwszy przystanek Istanbul. Kilometr z Istanbulu. Czyli jak prawie 100 km od Istanbulu, no ale widzieliśmy go z góry, fajnie było. Ważne problemy nowoczesnego podróżowania. Jak się dostać do internetu? No dobra, nie mówmy internetu, ale za to jest piwo. Po 6 godzinach my wreszcie mogli lecieć dalej. Lot ze Stambułu do Katmandu trwał kolejne 7 godzin. Pierwszy dzień Katmandu. Pierwsze spotkanie po przylocie. I pierwszy problem. Co wypić? Co wypić? Gorka czy Everest? No wiesz, a ta gorka to co? To w ogóle pierwszy raz słysza, to może to spróbujemy. Gorka przecież to jest z Bułgarii. Ale pisze na Pali. Ja, ale gorka też była w Bułgarii, pamiętam, bo gorki my pili zawsze. A to może... To jest po prostu chyba tak, to też się tak to nazywa, no. Ale wiem, że w Bułgarii też była gorka. Na razie gorka. No to gorka. Teraz zaczynamy, ale nie wiemy jeszcze, jak to będzie na koniec. Opiszemy o tym na koniec nasze wrażenia, według tego, co my się spodziewamy. Co spodziewamy i co przeżyjemy. Pewnie w tym samym miejscu będziemy. Pewnie z tym samym napojem. Ulice Katmandu, trzeba mieć oczy w dupie. Przepisy nie obowiązują. Ale buczki ja. No na co świat.
poziomu wspólnego Katmandu i Kraków, to oczywiście smog, mimo że w Krakowie to raczej głównie przez zima, a tu na okrągło chmura wisi nad miastem. Te kable tu mają dupne. Nie chciałbym być tu elektrykorzem. Wylezimy ze starej dzielnicy, już nie ma tak ciasno, ale dalej płosko. Większość tu ignoruje przepisy i uważam na droga, ale już wolę nie ryzykować, przechodzę kładką nad. Jakie wrażenia pierwsze po Katmandu? Chaos. Chaos. Chaos theory. Kompletny chaos. Po małym spacerku po starym mieście w Katmandu my wrócili do Friends Kitchen, kiedy spotkali też resztę grupy. Tam nam Piotr, lider tej wyprawy, opowiedział, co nas czeka i na co uważać. Ostatnie przepakowania za 15 minut ruszamy. Jeszcze w Katmandu. Do Lukli my lecieli z małego lotniska w Ramechhap. No żeby tam się dostać, trzeba było najpierw jakieś 4 godziny autobusem jechać po ciekawej drodze. Nie no, nie nazywaj tego drugą, jak jazda przez zaorane pole. Po 4-godzinnej udrędze w autobusie w końcu my dotarli do lotniska Ramechhap. Stąd właśnie polecimy do Lukli. Musimy poczekać na swoja kolejka. Ciekawe wiele, godzina, dwie. Właśnie, mgła była i musimy czekać. Ale już startujemy. Po jakichś 5 godzinach czekaniu wreszcie był czas na nas, aby ruszyć do Lukli, jednego z najniebezpieczniejszych lotnisk świata. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. Lotnisko w Lukli się nazywa Tenzing Hillary Airport i jest ono głównym punktem startowym dla ekspedycji w stronę Everestu. Zostało wybudowane w 1964 roku, a pas startowy kierm około 500 metrów długości jest z górki lub pod górka, jak się ląduje. Dostał dopiero w 2001 asfalt, przedtem tam był jeno gruz. Na końcu tego pasu jest dupno ściana i w przeszłości tam było dość sporo wypadków. Dlaczego teraz bardziej uważałem na woga załadowanego samolotu i na pogodę? Tell me you got the wrong guy. See me fly, you know they'll never catch me for it. See me fly, the way I put my finger on
of hearts never breaks. Falling asleep here might just take a while. Trying not to grind your teeth, dreaming to touch my style. Well, can't say I blame you. Trying to come close to, but all you can do. For it. Schodkiem tu tak jest ciepło. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku wreszcie ruszamy na szlak. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania naszego kanału.